Ech, nadeszły wakacje. No ale trzeba się honorowo poradzić ze szkołą. Dlatego ja, 100 PDRS, wraz z Zamaskowani X, robimy test tej oto ekierki. Pierwszy test wytrzymałościowy, zakupujemy ekierkę. Mało siły. Widzimy się po małej przerwie, jak tutaj kolega sobie poradzi z kopaniem. Po małych problemach technicznych wykopaliśmy dziurę. Także wkładamy tam ekierkę i widzimy się na drugi dzień. Cześć! Po 24 godzinach widzimy się w tym samym miejscu. Piękna pogoda, zresztą jak wczoraj. I odkopujemy! O! Teraz idealnie poszło odkopywanie. I uwaga! Ekierka wytrzymała ten test. Widzimy się w następnym teście. Drugi test. W tym teście będziemy szlować naszą ekierkę o kamień brukowy, więc cóż, lecimy. Po 5 minutach ostrego szorowania nasza ekierka jest ewidentnie nie nadaje się do użytku po prostu. Szorstka, więc no jedyne, że się nadaje, to do kolejnego testu. Test wytrzymałościowy, strzelanie ekierką z procy. Najlepszą ekierką z procy. Tam poleciał gdzieś. Widzimy się po przerwie, jak kolega to znajdzie. Miało już 15 minut. Mimo, że pomogłem Hunredowi szukać ekierki, to i tak nie mogliśmy tego znaleźć. Więc no nie wiem, jak to będzie wyglądało, nie wiem. Ja pierdziele, masz może drugą linijkę, Hunred? Tu się puknij, że ją mam, dupę. Ja pierdziele, po co my to wyszczelewali? Zostawcie lajka, ja nie mogę. Okej, tak więc my wskakujemy na rowerek i jedziemy do sklepu, bo nie możemy znaleźć linijki. Zostawcie łapkę w górę. Byliśmy w sklepie po ekierkę, lecz niestety jej nie było, więc wzięliśmy kątomierz. I to koniec pierwszej części, druga część na kanale Hunreda. PDRS. Link w opisie, trzymajcie się, cześć!